Pamiętacie Iwonę Wieczorek? Jeszcze nie tak dawno cała Polska była wstrząśnięta jej zaginięciem i śledztwem, które prawie przepadło w odmętach czasu. Po dwunastu latach do sprawy powrócił nowy trop, a mianowicie pojawił się mężczyzna z ręcznikiem. Kim on był? Czy jest związany z Iwoną? Co z tego wyniknie? Czy sprawa zostanie wreszcie rozwiązana? Przekonajcie się słuchając opowiadania, które wciągnie was w jego najmniejsze szczegóły i pokaże czy uda się rozwikłać zagadkę i iwonki. Nie możecie się doczekać, aby poznać, a może wyobrazić sobie do końca, jaka jest prawda? To doskonały moment, by wciągnąć się w świat emocjonującego poszukiwania i przekonać, czy te dodatkowe informacje po 12 latach doprowadzą śledztwo do finału. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek. Iwone Wieczorek ostatni raz widziano w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. Śledztwem w sprawie jej zaginięcia emocjonowała się cała Polska. Ostatecznie niewyjaśniona sprawa trafiła do tak zwanego Archiwum X nieoczekiwanie. 12 lat po zaginięciu w śledztwie pojawił się nowy trop. Początkowo sprawą zaginięcia zajmowała się Sopocka policja. Z czasem Najwyższa Izba Kontroli dopatrzyła się w śledztwie wielu zaniedbań. Na przykład, nie opublikowano w mediach informacji o zaginięciu, nie zabezpieczono monitoringu, a bilingi telefoniczne sprawdzono z kilkumiesięcznym poślizgiem. W międzyczasie w sprawę wmieszał się Krzysztof Rutkowski, co tylko spotęgowało chaos. W 2017 roku jego prywatna agencja detektywistyczna odpowiedzialnością za zniknięcie Iwony obarczyła pracownicę służb oczyszczania miasta. Swoją teorię na ten temat miał też dziennikarz. Były redaktor naczelny tygodnika, wprost, Sylwester Latkowski. W swojej książce skupił podejrzenia na chłopaku dziewiętnastolatki. Zaginięcie Iwony Wieczorek stało się wydarzeniem medialnym, którym pasjonowała się cała Polska. Mnożyły się miejskie legendy, z których część upiera się przy morderstwie, a inne przy ucieczce. W toku śledztwa przesłuchano trzysta osób i dwukrotnie przeszukano plaże, pas nadmorski i wydmy wielitkowie. Ostatecznie sprawa została umorzona i trafiła do tak zwanego archiwum X, gdzie przechowywane są sprawy niewyjaśnione, czekające na nowy trop. I taki właśnie, po ponad 12 latach od zaginięcia, pojawił się w śledztwie dotyczącym Iwony Wieczorek. Chodzi o mężczyznę z ręcznikiem, który przez minione 12 lat wydawał się kluczowym elementem śledczej układanki. Iwona Wieczorek 16 lipca wybrała się ze znajomymi do jednego z sopockich klubów. Po imprezie nie wróciła do domu. Na nagraniu miejskiego monitoringu widać zaginioną nastolatkę oraz podążającego za nią mężczyznę w białej koszuli, z ręcznikiem. Przez 12 lat nie udało się jego tożsamości. Nie wiadomo było nawet, czy był przypadkowym przechodniem, czy też miał coś wspólnego z zaginięciem dziewczyny. Kamery uchwyciły go w drodze powrotnej, ale już bez koszuli. Policja poszukiwała go latami, jednak bezskutecznie. Nieoczekiwanie sam zgłosił się 10 grudnia na przesłuchanie. Teraz już można się domyślać, dlaczego tyle zwlekał. 58-letni obecnie mieszkaniec Chorzowa zarabiał w sopocie w okresie letnim, pomagając oszukiwać turystów na grze trzy kubki. To poniekąd tłumaczy jego opieszałość w nawiązywaniu kontaktu z policją. Jak ujawniał fakt, przesłuchanie mężczyzny trwało do późnych godzin nocnych. Jak ujawnił ML ASP Karol Kolaczek z chorzowskiej policji. 58 latek sam zgłosił się w godzinach popołudniowych po publikacji nagrania. Został przesłuchany w charakterze świadka, a po przesłuchaniu został zwolniony do domu. W przesłuchaniu wzięli udział funkcjonariusze archiwum X, jednak okazało się, że jedyne, co mężczyzna z ręcznikiem był w stanie wnieść do sprawy to tajniki oszukiwania w grze trzy kubki. Na nagraniu widać, jak niby pomaga jednej z turystek. Dorzucając jej na tak zwane wpisowe, mami ją zapewnieniami, że wie, gdzie znajduje się kulka, a gdy przegrała, udawał wielkie zaskoczenie. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek.